kiedy staję przed nimi w cieniu podejrzenia. Jest jeszcze cały z materii światła, eony jego włosów spięte są w pukiel niewinności. Po pierwszym pytaniu policzki nabiegają krwią, krew rozprowadzają narzędzia i interrogacja żelazem, trzciną wolnym ogniem. Określa się granice jego ciała, uderzenie w plecy utrwala kręgosłup między kałużą a obłokiem. Po kilku nocach dzieło jest skończone, skórzane gardło anioła pełne jest lepkiej ugody. Wieszają go głową w dół. Z włosów anioła ściekają krople wosku i tworzą na podłodze prostą przepowiednię. Z włosów anioła ściekają krople wosku i tworzą na podłodze prostą przepowiednię.